Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony. Michał z Raiden Zero. Witam Was na serwerze mccraftlore.pl. Jest to serwer stworzony przez Nakuera i Hero. Jest to serwer PvP RPG. Dlaczego? Przed chwilą nagrywałem 40 minut odcinek na tym serwerze. I nie włączyłem swojego mikrofonu. Po prostu. I muszę jeszcze właśnie teraz nagrywam jeszcze raz prezentację OiFly. No ale dobra, no zacznijmy prezentację. No dobra. Tu mamy spawna. Pokażę wam z góry. To jest taki spawnik, tutaj mamy taką kopułę fajną. I tak, jest to serwer, tak mówię, serwer typu PvP, RPG. Tutaj nie zabija się mobków jak na przykład na PvP-ku. Chodź, sklepie się, dobra. Dobra, PvP, chodźmy. I może będę wam tłumaczył w międzyczasie. Tutaj mamy arenę PvP, to jest jeden z warpów. Warp, tutaj mamy wszystkie warpy. To jest ten warp. I okej, okay, imię wbijamy na PvP. Pik. Okej, okay, klepiemy się. Nie, tylko nie układ rzutu. A, nad strzałą. A kurde, tak chciałem mu wszystko, żeby tak fajnie. A dobra, to. Czekajcie, no dwoma strzałami mu zabieram. Critical. Ha, critical. Ha, critical. Ho. Oj. Troszkę za bardzo. Ale okej. Wohoho! Wohoho, wohoho. Ej, ty, nie pomagaj. Ten gracz był ostatnio. No tak, tak. Tak. Co my tu mamy? Tak, mówię, serwer jest PvP RPG i tak. Tutaj mamy wszystkie informacje o serwerze. Celem gry na serwerze jest zrobienie najmocniejszego eku w grze, miecza i całego wyposażenia. Gdyż już to zrobimy, wchodzimy na PvP i walczymy z graczami. Kopiąc ton i zabijając graczy, dorobimy ciekawe przedmioty. Kreska, derb, zaraz pokażę. Czaszki, które możemy kupić w sklepie, zapewniają nam więcej życia, gdy jesteśmy już tak zwanym koksem. Czaszkę demona. Zbroja ochrona plus 20 daje nam efekty hem skok, klata ochrona, spodnie regeneracja, buty szybkość. Ochrona 20 daje nam efekty 2. I ochrona 30 daje nam poziom 3 efektów. No i tak dalej. Tutaj mamy wszystkie zasady. I to jest tak, tutaj jest warp info. A tutaj jest warp reglamin, tutaj warpy też sobie pominiemy, PvP już wam zaprezentowałem. To jest arena PvP, na której się po prostu klepiemy. I tak, drop. Mamy tutaj drop ze stone. Mamy 0,2% szans, że wydropi nam moneta. No i co ta moneta nam daje? Ta moneta nam daje, to jest waluta serwera ogólnie. Na warp sklep, na warp sklep 2, jak tutaj macie, zaraz wam to pokażę. Możemy kupować za monety. To jest główna waluta serwera, drop. Mamy 0,2% szans również na drop słabej skrzynki i 0,1% szans na epicką skrzynkę. Także tak. Tak. No i z tych skrzynek dropu na przedmioty, wiadomo, zaraz wam to pokażę zresztą. A tutaj mamy drop z graczy. Mamy tak. 5% szans na drop legendarnej skrzynki, to jest taka po epickiej, to jest po epickiej, to jest lepsza ten. 3% szans na niesamowitą, to jest prawie najlepsza skrzynka. I elitarna 1% to jest najlepsza skrzynka na serwerze, tam są naprawdę bardzo dobre itemy. Mamy oprócz tego 25% szans na monetę i 75% szans na głowę gracza, czyli praktycznie zawsze wypada. Okej. Okay. Teraz przejdźmy tak. Na start, jak się pojawiamy, dostajemy skrzyneczkę, czyli itemy startowe.
ale nie możemy jej prawym przyciskiem otworzyć. No to co zrobić? Co zrobić, żeby dostać startowe przedmioty? Otóż zakładamy działkę komendą PAU plot auto. Jak już założymy, już mam założoną, to PHOME, czyli PH. I tutaj ją sobie stawiamy. Mamy itemy startowe. I tutaj pojawiają nam się itemy startowe. Ja tu już sobie włożyłem takie śmieci. Znaczy, nie śmieci, może nawet niektóre całkiem spoko, ale po prostu ich nie używam. I tak. I tutaj mamy działeczkę, no może, normalnie możemy wszystko robić sobie tutaj. I to jest właśnie warp. Warp działki. Oj, warp. Tak, już się teleportujemy i tam będziemy mieli wszystkie działeczki pokazane. Dobra, zbiorę już tą. I tutaj, tu jest warp działki, możemy sobie poglądać działki innych graczy. A tutaj mamy wszystkie surowce, tutaj nie chcę mi się wszystkie pokazywać, ale tutaj mamy po prostu wszystkie surowce do budowania na działeczkach. Możemy sobie kupić za monety, tak mówię, tą walutę. I tak, co jeszcze? Co jeszcze? Przejdźmy dalej. Spa. Tak, tutaj jak wychodzimy sobie poza ten, to już, tutaj już możemy się klepać. Tutaj już jest PvP. Tak, tu już jest PvP. Więc tą czerwoną linią już mogę, można mnie bić. I tak, jak stajemy, bo tutaj wiadomo, ja mam EQ takie, to zresztą dojdę do tego, skąd ja mam w ogóle. Ale no wiadomo, mieczami tutaj mam bardzo duże szarpnące miecze i to zbroja pada na parę hitów i żeby nam nie padła, to stajemy na takich niebieskich polach i widzicie, i wtedy nam naprawiam. Ja nie mam nic naprawionego, wszystko mam właśnie naprawione i dlatego mnie nie naprawia i wyskakuje błąd. I ten, i takim sposobem się tutaj bijemy i normalnie zabijamy graczy i tak mówię, tam dropem itemki, które były dostępne pod komendą drop. I tak, dobra, przejdźmy dalej. Tutaj mamy jakieś NPC-ki, przedmiot tygodnia, łuk, taki bardzo spoko łuk, za kryształy, klejnoty czy tam kryształy, wszystko jedno, do których zaraz dojdę. I tak, tutaj mamy handlera różnościami, mleko, refy i koksy. I możemy tutaj sobie za diamenty, które wypadają też z graczy, wymienić na kryształy, to zaraz też pokażę. Tutaj mamy losowy klejnot. Mamy klejnoty od 1 do 6 poziomu. Tutaj akurat są do 4. Oj, zbugował się chyba. Chyba, że to tak można sobie wziąć. Nie. Ale właśnie i tak takie dostaliśmy. I tak. Tutaj jeszcze co tu mamy? Mamy przedmiot, a to już pokazywałem, bezdomny. Tutaj nam wymienia kryształy. I tutaj mam jakąś kolegę bezdomnego. I tak. Przejdźmy na warp. Warp. O właśnie. No tak, drop ze stąd. Tutaj mamy kopalnię. Możemy sobie tutaj kopać. Ja kopę najlepszym. Telefon zaraz pokażę, skąd go zdobyć. I tutaj ogólnie wszystko łowicie dropem swoją skrzynkę, monetę. No tutaj mało jest tego. No, chcemy więcej kopać. No nie? No to idziemy na warp. Kopalnia. Warp kopalnia. I tak, no i tutaj możemy sobie kopać, tu już jest ogromna kopalnia w ogóle. Możemy tutaj kopać do woli. Kopać ile chcemy. O, epicką skrzynkę znalazłem. No co zrobić z tym stone, skoro nam zapomniał zaraz całą jako, do czego on w ogóle jest. A do tego jest komenda wymień. Jak klikamy komendę wymień, to nam zabiera z ekwipunku 2 z takiego cobblestone'a i daje nam takie oto bloczki, czyli cobblestone razy 64. No i co to daje? To jest też taka jedna z walut serwera. Można na przykład za nią kupić monety, to też zaraz pokażę. No i jest całkiem spoczko. To przejdźmy dalej. Warp. Już wam pokazałem to jeszcze. Warp. O, jeszcze magik wam pokażę. Magik. Magik, spoko. Tutaj mamy amulet siły, potrzebne są trzeciopoziomowe klejnoty i 64 monety. No warto swojej ceny, bo to chyba daje siłę 2, jak się klinie prawym, nie wiem, nieco zostawałem. Nie stać mnie, mam 64 monety, ale nie mam kryształów.
Tak, to przejdźmy na warp sklep. Warp sklep. Sklep, jak się chyba napisałem, czy coś takiego. I tu mam takie NPC, takie mistrz narzędzi, tutaj takie mieczyki, zakryształy różne. Sharpness 60. To już nie pokazałem. Sharpness 64, widzicie te mieczyki są dobre. I to jest mieczyk, który ma największy damage na całym serwerze. Ja już to sobie obliczyłem wszystko, to jest miecz, który ma największy damage. I tak. Tutaj mamy królewskiego handlarza, który nam wymienia właśnie klejnoty. Ja tak mówię, jest do 6 poziomu. Do 6 poziomu i widzę, ona ma tutaj swoją cenę. I tak. Tutaj mamy EQ. Jakieś takie początkowego wojownika. I tutaj mamy Zbroję Bogów Wojny, która jest chyba najlepsza na serwerze, bo tak czytałem. Mamy tutaj, dają nam efekty Speed 2, ja mam właśnie taką zbroję. To jest jedna z lepszych. Kopałem parę godzin, żeby zdobyć te dwie klaty i spodnie, a buty zdobyłem ze skrzynki tej najlepszej, tej elitarnej, czy jak tam się nazywa, bo dropłam mu z gracza i jestem. I mam hełm potężnych wojowników, który równie jest dobrzy. Dobrzy, co ja gadam? Ty główka. dobra. Tutaj mamy. Co tu jeszcze? Elitarny. WTF, ja już się przestraszyłem, co tu się dzieje. Tutaj mamy górnika, który nam wymienia. To jest taka sama komenda jak w mnie, tyle że jeden stack możemy mieć na jeden cobblestone raz 64. I tutaj właśnie mamy to, co mówię, że możemy sobie wymieniać za monetki te, co się opłaca jak najbardziej. I możemy sobie szybciej pozyskiwać monety. Tutaj mamy kopacz, to jest lepsze od startowego. Startowy ma niezniszczalność 10 i wydajność 5, na ten ma szczęście tylko jeszcze więcej. Ale ja mam taki kill-off, 14 kill-off, wydajność 15, no widzicie, nim się już kopię po prostu. Nie, na kursę poszedł. A, jest, dobra. A, ok. Okej. I tak, no i tutaj mam jeszcze takie, co tu jeszcze? Skrzynki. Skrzynki, właśnie, tak mówiłem, jest od słabej do niesamowitej. Tam jest jeszcze, o Boże, jest epicka, legendarna i niesamowita, co wam pokazałem na drop. Jest jeszcze tutaj elitarna, której nie można sobie kupić, można tylko i wyłącznie z gracza dropnąć. W niej drop jej między innymi ta zbrójka, właśnie, element tej zbroi, więc naprawdę jest spoko. Tu mamy epicką, co później otworzymy. I tak, tutaj jeszcze mamy takie, powiedzmy na przykład takie, te różne przedmioty, to możecie sobie też poeksplorować sami, o to na przykład taka karta też bardzo fajna, dodaje nam różne efekty, różne elementy, tutaj łopata, cała zbroja taka Pro 20, tu mamy metalne miksturki krzywdy, tu mamy miecz śmierci, co jeszcze, mamy tutaj Ponrakosa Grabarza, to też by drogie, bo widzicie, jeden taki kosztuje 20 monet, więc to wszystko ma swoją cenę i na wszystko trzeba zapracować. Tutaj mamy, o, to jest właśnie ten hełm, który mam na sobie. Spoczko. I to mamy taki cały secik. Bym ta trucizna. Tutaj mamy jeszcze, co tu jeszcze, to pokazywałem. Tak to pokazywałem. Tutaj mamy różne też takie mieczyki. Układ rzutu, miksturka szybkości, krwawy miecz, szarpne 40, to też spoko. Łuk dużego odrzutu. Bo ten ma uderzenie, no tak, to też odrzuca. I potki regeneracji. Tutaj mamy unikalny miecz, mocno. Co to jest? Mocnoca. No też super enchanty. Łuk. Artemisa. Będziecie. To robimy z aran, na której będą bossy. Okej. Jeszcze wam szybko tutaj pokażę. No i tutaj mamy podki siły i w ogóle. Tutaj mamy arenę, która wkrótce będzie właśnie powstawać. Jak widać, to jest w testach.
I tutaj będą pewnie bossy jakieś. Z tego co teraz wiem. I tak. Co jeszcze mogę wam powiedzieć? To zaraz wam pokażę też Warpska 2, tylko. Zapraszam was na ten serwer, bardzo tutaj często gram. Narobiłem się tutaj już sporo przedmiotów epickie. Pokażę wam w ogóle jak wygląda otwieranie tych skrzynek. Patrzcie, klikam sobie ten i tutaj nalosuję różne przedmioty. Spoczko. O, można nawet jedna epicka dobrać. O, monetka. O, epicka. O, mieliście czat zasłonięty. O! Waluju, ile on ma HP? Co to jest za zbroja? Co to jest za zbroja? Patrzcie ile mu... Waluju. Skryta go. Co będę go rok klepał. No widzę. Ok. No i ogólnie widzicie, serwer się bardzo fajnie prezentuje. Także jest spoczko. No i co z tych epickich też różne przedmioty robią, to wam może też pokażę. Otworzę jedną epicką. Okej, okay, diamentowo coś stopik. Pik, 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 pik. Skrytyka mu. Zaraz zdejmę sobie. Ojojoj, mi tutaj, żeby mi set nie padł. Ale dobra, to będę się starał, żeby mi on nie bił. Ale dobra, nie będę skakał, tak już będę go bił. Nie będę się tutaj tagował. Sądzę, żeby mi tylko nie padł, mówię. Bo tutaj nie ma tych niebieskich płytek. Zobaczymy, co, może coś z niego dropnie. Zobaczymy, zobaczymy. Jeszcze wam pokażę Warp Sklep 2. Co tam możemy sobie zakupić. I jeżeli chodzi o prezentację, to będzie na tyle. Bardzo fajnie tutaj się w ogóle robi. Bez kamerki nagrywam jak coś, bo... O. O! Ale fajny miecz dostałem. No, ten mieczek jest op-op. I dropa chyba mi jeszcze epicka skrzynka. A nie, nie pokazałem wam jak się otwiera. Tutaj, a polecam wam wymienić na monetę. O, jabłko światłości, to się akurat opłacało bardzo. Bo jabłko światłości 15 monet kosztuje, a jedna moneta jest warta. A tu można się klepać. Nie. Hihihi. Jedź go. Widź go, może jeszcze coś mi drobnie. Pokażę wam jeszcze jedną klepę z bossem. Dobra, wydłuż na warp sklep. Warp sklep 2 znaczy. I pokażę wam co tam można. Co tu można zakupić? Co tu się... Co tu się stało? Co tu się stało? Ile słabych skrzyń? WTF. Tutaj możemy sobie właśnie wymieniać skrzynki, co właśnie sobie zrobię. Albo wiecie co, czekajcie. Trzy można takie... Nie wiecie co, wymienię sobie na monety. Na monety sobie wymienię, tak, tak. O. I epickie też sobie wymienię na monety. A za coś się zbugowało chyba. A nie, dobra. I patrzcie, ile teraz mam monetek. Dużo nie. Okej. Okay, tak, nie wiem co tu się stało, czemu tutaj tyle skrzynek leżało.
Ale okej, no i tutaj możemy właśnie sobie wymieniać skrzyneczki na lepsze skrzyneczki po prostu. Tutaj możemy sprzedawać skrzyneczki na monety. Tutaj możemy klejnoty sprzedawać na monety. A tutaj jest najlepsza waluta na serwerze, trzeba 32 szóstopoziomowe klejnoty i dostajemy najcenniejszą mistrzana moneta, najcenniejsza waluta na serwerze. I za nią kupujemy takie już najlepsze miecze parcie, on nam dodaje 10 serduszek ten miecz. Tutaj mamy łuk, w ogóle takie mityczna siekiera Nekuera. Bardzo fajne. I tutaj mamy jeszcze takie jakieś inne itemy. O, te itemki nawet widzieliśmy. O, tym możemy sobie właśnie kupić te monetki za. Możemy też za 64 rubiny, jak kto woli. I tak. Tutaj mamy startowe eku. Tak wygląda startowe eku właśnie. Wszystko ochrona 10, 10, 15. A tutaj mamy akcesoria premium. No. I tak. Co jeszcze mogę wam pokazać? No ogólnie tak wygląda na tym serwerze. Kopiemy. Tutaj mamy właśnie drop. Tu można też kopać właśnie na tych pobocznych, ale polecam na warp kopalnia bardziej. A co warp? W sklepie jeszcze wam nie pokazałem jednej istotnej rzeczy. Mianowicie hełmów. Czyli tutaj. Czapeczki. Kupujemy je za kryształy jabłka światłości. Patrzcie, ta nam daje 10 serduszek. Ta 14. A ta 20. Tyle, że. To może. To jest taka sama jak wcześniej, tyle, że tam się kupuje za gracza warpę. Okej, ja już sobie przejdę na warp event. Żeby ten. A tutaj on ma. Mało HP, może uda się coś zebrać. Pokopiemy go, pokopiemy. Trudno mi się coś jeszcze zebrać. No widzicie, dorobiłem się trochę monet. Nie wiem skąd się tam te skrzynki wzięły. Powiem wam szczerze. Nie mam pojęcia skąd się tam te skrzynki wzięły. No, nie wnikam. Jak to się mówi? Boss stworzony chyba w plugin Epic Boss. Ale nie jestem pewien. Brać go. Dawać go, zaraz padnie. HP spada. Ewidentnie może uda mi się coś jeszcze złapać. Dobre by było. I? O! Udało mi się złapać buty. A łapcie je. To drop. Mi w sumie jest nie. Nie dropło nic takiego przydatnego. I to chyba jeżeli chodzi o prezentację, to jest wszystko. Tak, zapraszam was serdecznie, na tym serwerze API macie w opisie, stronę internetową. Tutaj macie też wszystkie inne rzeczy na komendzie pomoc, wszystkie informacje, w ogóle regulamin. I tak tam inne rzeczy, także dzięki za obejrzenie tego odcinka, narka i cześć!